Czy przy Konstantynie Wielkim była jakaś wielka kobieta? Była, matka. I to kolejna ciekawostka, że karczmarka, konkubina, a jednocześnie chrześcijanka ukryta, męża nie udaje się jej nawrócić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jest Kościół w grecko-rzymskim świecie, a ze mną po raz kolejny niezawodny i nieodzowny Kamil Żółtasz i dr Bartosz Kołoczek. Bartku, zrobiliśmy świetny, jak się okazało, odcinek. Inny by się chwalił, ja tylko wspominam, na temat Konstantyna Wielkiego, ale jest taka zasada, że przy każdym wielkim jest jakaś kobieta. Czy przy Konstantynie Wielkim była jakaś wielka kobieta? Była, matka. To był synek mamusi. A powiedz nam coś więcej na temat Heleny, prawda? Tak, bo większość słuchaczy znają po prostu jako świętą. Święta Helena, wielka święta, i że znalazła Krzyż Święty. I tyle wiemy generalnie. Znaczy nie, my wyjemy w takiej powszechnej naszej świadomości, prawda? Tak. Helena, krzyż i tak dalej, ale przecież jej życie było ciekawe. Zacznijmy od kilku paradoksów. Paradoks. Ona była, jeśli wierzyć źródłom, zawodowo karczmarką. To była prosta dziewczyna pracująca w karczmie. Poznała przy okazji jakiejś wyprawy swojego przyszłego męża, Konstancjusza I, który był dowódcą wojskowym, został w 305 roku Augustem, czyli cesarzem rzymskim. No już wcześniej, od 293 roku, był Cezarem, czyli takim cesarzem niższego rzędu. Tak czy inaczej, dziewczyna z karczmy poznała przyszłego cesarza. W karczmie? Być może w karczmie. Że pewnie on tam przejeżdżał, został, poznał, zakochał się. Jakieś szczere uczucie się zrodziło między nimi? Tego nie wiemy. Ale pewnie tak, dlatego że no, prostą dziewczynę zabrał z sobą. On wcześniej miał żonę, też był już wdowcem. Helena została jego konkubiną. To kolejne zaskoczenie. Ona nigdy nie została żoną Konstancjusza I, była konkubiną, więc święta też może to być. To ten Konstancjusz Chlorus, tak? Chlorus to jest taki średniowieczny. W średniowieczu się pojawia ten przydomek, dzisiaj się raczej z niego rezygnuje. Po prostu Konstancjusz. Na przyjaciół, nie wiem jak, ale... Na przyjaciół Chlorus. Też ciekawie to pokazuje, że można nawet zostać świętą w takiej patchworkowej rodzinie, bo Konstantyn... A rodzina Jezusa, przepraszam? No, jak najbardziej. Genealogia ze świętego Mateusza? Konstantyn się rodzi z tego związku. Konstancjusz do końca swojego życia pozostaje poganinem. On jest w ogóle czcicielem Słońca Niezwyciężonego. To jest taki kult rozwijający się szczególnie od połowy III wieku po Chrystusie. Po prostu kult Słońca, tarczy słonecznej. Kult światłości, światła, więc w jakiś tam sposób zbliżający się z kultu apolińskiego ku chrześcijaństwu, bo to jest jedno bóstwo, to jest takie panteistyczne bóstwo, czyli że wszechogarniające. I od niego Konstantyn Wielki prawdopodobnie od ojca dziedziczy te zainteresowania kultem Słońca. Ale wróćmy do matki. Natomiast matka jest chrześcijanką. I to kolejna ciekawostka, że karczmarka, konkubina, a jednocześnie chrześcijanka ukryta, męża nie udaje się jej nawrócić. To tak jak świętej Monice nie udaje się męża Patrycjusza, udaje się syna Augustyna. Natomiast prawdopodobnie to właśnie matce Konstantyn zawdzięcza rodzące się u niego coraz większe zainteresowanie chrześcijaństwem. On był bardzo blisko związany z matką, bo to widać, że gdy on zostaje cesarzem, Helena staje się tak naprawdę najważniejszą kobietą w państwie. Nigdy żadna cesarzowa, żadna żona, kobieta związana z Konstantynem nie będzie miała tej rangi co Helena. Miała taki odpowiedni status, tak? Tak, odpowiedni status i Konstantyn tak naprawdę, no, od czego się jest cesarzem, no, spełnia hobby, spełnia zachcianki swojej mamy, a ona miała bardzo nietypowe hobby. Na przykład? Podróże do Ziemi Świętej. O, pielgrzymki. Niedługo po prześladowaniach chrześcijan, więc nagle Konstantyn, pamiętajmy, nie jest jeszcze oficjalnie chrześcijaninem, a tu matka cesarza nagle się okazuje, jest z tej grupy, która jest prześladowana, spychana na margines, która się musi ukrywać i matka cesarza jest jawnie chrześcijanką. Ona jeździ do Ziemi Świętej, tam szuka relikwii Świętego Krzyża. Trzeba pamiętać, że Jerozolima była po powstaniach żydowskich tak naprawdę zrównana z ziemią, odbudowana jako miasto pogańskie, rzymskie. I inna nazwa chyba też, prawda? Elia Kapitolina. No więc to było bardzo trudne zadanie. Potem Konstantyn, korzystając ze swojej władzy i na życzenie matki,
Konstantyn nigdy nie pojechał do Ziemi Świętej, ale jego matka jeździła i Konstantyn wznosi za publiczne pieniądze bazyliki w Betlejem, w Jerozolimie. No te wszystkie kościoły najważniejsze są budowane przez, dotowane przez Konstantyna. Helena też po znalezieniu Krzyża Świętego wtapia gwoździe z tego krzyża w hełm, w zbroję Konstantyna. No więc też na swój sposób, jak każda matka, troszczy się o bezpieczeństwo swojego syna. Przepraszam bardzo. Jeden z gwoździ zostaje do włóczni. Intrygujące i chyba ważne pytanie. No, jak ona po tylu latach znalazła ten krzyż? To jest już pytanie bardziej o wiarę niż o historię, bo ona ponoć kładła, że rozkopywano, po prostu ona prowadziła takie jakby starożytne wykopaliska archeologiczne. Pod przybytkiem Jowisza znaleziono miejsce straceń, bo miejsce straceń zasadniczo, no wiadomo, że będzie poza miastem, że to nie będzie Góra Bogolgota, nie była żadną górą, tylko miejscem czaszki. Więc po znalezieniu miejsca straceń tam krzyży było od groma. I trochę. No więc ona taką metodę, powiedzmy, doświadczalną miała zastosować, że kładziono chorych ludzi koło tych krzyży, no i jak zaczęli odzyskiwać zdrowie, to w ten sposób zidentyfikowała, że to jest ten konkretnie krzyż. Sprowadziła go do stolicy cesarstwa? Co się działo z krzyżem? No krzyż został w Jerozolimie. Został w Jerozolimie. W VII wieku on został wykradziony przez Persów. W czasie wojny z Bizancjum, to w latach nastych VII wieku, armia perska zabiera ten krzyż. Potem zostaje krzyż odzyskany przez cesarza Herakliusza, jednego z największych władców bizantyjskich, i triumfalnie odwieziony do Jerozolimy. Ta scena zresztą została w Arezzo, w jednej z bazylik, przepięknie odmalowana. I tak rozwija się kult Krzyża Świętego w całej Europie. A nie wiem, czy Bartku wiesz, że w naszej diecezji bielsko-żywieckiej w Skoczowie także mamy niewielki kościółek pod wezwaniem znalezienia krzyża. Zresztą wydaje mi się, że kult relikwii, który swego czasu był kontestowany, wyśmiewany, jednak wraca do łask, bo przecież ten kult, jak tutaj zwracasz na to uwagę, sięga swoimi korzeniami czasów bardzo starożytnych. Bardzo często kojarzy się nam ze średniowieczem, prawda? No to tymczasem jest antyk. Starożytne i jeszcze w antyku nawet były dyskusje na temat kultu relikwii. Więc nawet to, że kult bywa kontestowany, jest dyskutowany, to też jest zjawisko starożytne. No więc to jest taka kobieta, która z bardzo mizernych początków no wyrasta na postać powszechnie znana. A wiadomo, kiedy przyjęła chrzest i z czyich rąk? Nie. Takie rzeczy są nieznane. Są nieznane, bo ona staje się znana dopiero jako matka cesarza. O jej wczesnym życiu wiemy bardzo, bardzo niewiele. Ale postać rzeczywiście intrygująca, fascynująca. No później w historii chrześcijaństwa przecież pojawi się wiele takich gorliwych kobiet, chrześcijanek, katoliczek, tak jak wspomniana przez ciebie święta Monika. Na pewno o świętej Monice i o Augustynie też jakiś podcast, jakiś odcinek stworzymy, bo temat jest rzeczywiście bardzo interesujący. Bartku, chciałbym jeszcze powrócić do jednego wątku związanego z Konstantynem Wielkim, jeżeli pozwolisz, chociaż już o tym mówiliśmy, ale chyba ta kwestia jeszcze nie została do końca dobrze wyjaśniona, o ile da się ją do końca wyjaśnić. Chodzi mi o tę wizję Konstantyna przed bitwą z Maksencjuszem, kiedy miał rzekomo, tak podaje chrześcijańska tradycja, jakaś legenda, miał usłyszeć in hoc signo vinces, w tym znaku zwyciężysz. Miało chodzić o znak chrześcijański. Nie wiadomo, czy chodziło o krzyż, czy chodziło może o to słynne chrześcijańskie hiro. Czy rzeczywiście Konstantyn Wielki nakazał, aby jego żołnierze przed bitwą taki znak wymalowali na swoich tarczach, czy raczej należy to włożyć między legendy? Z żywotu Konstantyna, autorstwa Eusebiusza z Cezarei, wiemy, że Eusebiusz uzyskał te informacje od samego Konstantyna, jak Konstantyn już był cesarzem i upłynęło dosyć wiele lat. Więc mamy wersję taką już rozwiniętą. Wersję samego Konstantyna, jak on już kreuje
kreuje się na obrońcę chrześcijaństwa. Zresztą od roku 315, a więc 3 lata po tej bitwie, zaczynają się pojawiać chrześcijańskie motywy na monetach. Bo ciekawa rzecz, chyba profesor Krawczuk na to zwraca uwagę. Jeżeli weźmiemy grecką literkę chi, prawda, to jest taki nasz x, bardzo często jest to mylone. I jeżeli wpiszemy w tę literkę i Jezus Chrystus, powstanie nam coś na kształt gwiazdy, słońca, a przecież mówiliśmy o tym, że Konstantyn Wielki był, no chyba przez większość swojego życia, czcicielem słońca niezwyciężonego, Sol Invictus. Czy nie było tak, że być może taki pogański symbol na tarczach przed bitwą został namalowany, a później chrześcijańska tradycja jakby przerobiła troszeczkę ten znak, zakrzywiając tę jotę i tworząc ten monogram Hiro. Może jak już, to nie chrześcijańska tradycja, tylko sam Konstantyn mógł zmieniać swoje zeznania. Tak jak wielu ludzi zmienia swoje wspomnienia, zmienia zeznania w miarę upływu czasu. No wiemy, tak jak mówiliśmy, że dwa lata przed bitwą Konstantyn miał wizję ewidentnie pogańską. Widział potrójne słońce, Apollina w potrójnej koronie. Potem miał zobaczyć tą wizję, ale wiemy to z późniejszych relacji. Czyli profesor Krawczuk zauważył, że możliwe, że Konstantyn wykorzystał znak, który potem dało się reinterpretować, dlatego że w najwcześniejszej relacji o tych wydarzeniach, czyli w historii Kościoła, tego samego Eusebiusza z Cezarei, ani słowa nie ma o tym znaku. Ale to chyba nie jest jakaś rzadkość w tamtych czasach, że pewne pogańskie elementy zostały ochrzczone. Nie, zdecydowanie nie. I nawet to o tym też na pewno odcinek bardzo warto by było przygotować, ale jeszcze w VI wieku na dworze Justyniana Wielkiego, to już jest cesarz arcychrześcijański, jest taki ciekawy motyw z reinterpretacją metaforyki solarnej. Czyli mianowicie, po śmierci Justyniana Wielkiego nowy cesarz zostaje wybrany, Justyn II zostaje podniesiony na tarczy. Jak się Państwu kojarzy to z Asterixem, to jak najbardziej jest to słuszna droga. Dlatego, że Julian Apostata, gdy został owołany cesarzem w Galii właśnie, to zwyczajem galijskim podniesiono go na tarczy. Od tego czasu cesarze zaczęli być obwoływani, podnoszeni na tarczy. No i trochę głupio było przyznawać, że trochę jak Asterix i Obelix, wybieramy cesarzy rzymskich. Więc w poemacie spisanym ku czci tego cesarza, inauguracji rządów przez Justyna II, poeta Korypus porównuje cesarza podnoszonego na tarczy do powstającego słońca. Że on jest taką, sięga do wielu porównań biblijnych, że cesarz jak drugie słońce wstaje na tarczy. Cesarz wstaje na tarczy jak feniks z popiołów. Cesarz podnosi się na tarczy jak litera swojego imienia, jota, bo Justyn jak jota, jak Justynian też jest jota, jak Jezus, przypadek? Nie sądzę. No właśnie, więc ta metaforyka zostaje całkowicie przerobiona. Kult Słońca Niezwyciężonego zostaje przepracowany przez chrześcijańskich autorów tak, że tak naprawdę oni to interpretują w ten sposób, że ludzie podświadomie wiedzieli, że dążyli do pewnej prawdy, ale jeszcze w sposób niedoskonały. I w czasach Justyniana to już jest ładnie zreinterpretowane, że kult Słońca to jest tak naprawdę kult Boga, kult Jezusa i kult Zmartwychwstania. Święto 25 grudnia Słońca Niezwyciężonego, przecież w końcu ta data stała się naszym chrześcijańskim świętem, uroczystością Bożego Narodzenia. To pewnie to będzie też do wycięcia, bo o tym trzeba osobny odcinek, że guzik, prawda? To będzie do wycięcia. Nie było wtedy święta. Nie było 25 grudnia? Okej, to będzie do wycięcia. I teraz płynnie, płynnie przechodzę teraz do zakończenia. Proszę Państwa, zaczęliśmy od Konstantyna Wielkiego poprzez Helenę, ale widać, że tematy się wręcz same mnożą. To jest tak interesujący ogrom informacji, że chyba te odcinki naszego wideo podcastu nie będą miały końca, czego sobie oczywiście życzymy. Jeżeli Państwu się też podoba, bardzo proszę, oglądając, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i lajkujcie. A miał być odcinek o Helenie. Tak jak mówię, to wszystko żyje swoim życiem, co ma swoje plusy. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, za to kolejne spotkanie i widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.
Niech nie umknie wam żaden odcinek na temat kościoła w świecie greckim. A to subskrybować.